Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Powoli zaczyna się ściemniać, a ja za chwilę ruszam w moją tajną misję na miasto. Przejadę się po Łodzi, będę jechał przez godzinę, filmując z kamery umieszczonej na kierownicy rowerzystów, których będę po drodze mijał i będziemy wspólnie, ja i Wy, będziemy zliczać, kto ma włączone oświetlenie, a kto jeździ bez oświetlenia. No i będę przydzielał punkty. Jeden punkt dla Batmanów za brak lampek, za lampki dla nocnych aniołów również będzie punkt. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że ktoś będzie miał lampkę, ale tak baterie już będą trochę słabe, wtedy po pół punktu dla każdej drużyny. Okej, ja ruszam na miasto, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie, zapraszam Was do tej minuty w tym odcinku. Tam będzie już ostateczny wynik tego starcia i moje krótkie podsumowanie.
I'm Batman, I'm awesome, I got a 9-pack, I'm awesome. I'm Batman, I'm awesome, I got a 9-pack, I'm awesome. I'm Batman, I'm awesome, I got a 9-pack, I'm awesome. Are you listening? Damn. Thank you.
I'm Batman, I'm awesome. I got a nine pack, I'm awesome. I'm Batman, I'm awesome. I got a nine pack, I'm awesome. We'll be right back.
I'm Batman, I'm awesome. I got a nine pack, I'm awesome.
What we do here is go back, 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 back. I'm Batman.
I'm awesome. I got a nine pack. I'm awesome. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Yeah.
I'm Batman, I'm awesome. I got a 9-pack, I'm awesome. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Thank you.
No i moi drodzy, mamy wyniki 93 do 29, czyli wychodzi na to, że 76% w tym momencie, w którym ja nagrywałem ten odcinek, 76% rowerzystów miało włączone oświetlenie, 24% nie miało włączonego. Już nie wchodźmy już w szczegóły, czy ktoś miał, że mu bardziej świeciło, czy słabiej świeciło, bo tak naprawdę osoby, którym te lampki tak świeciły na słowo honoru, ja już bym zaliczył jednak do tych osób, którym nie świeciły, no ale okej. Daje szansę tutaj tym osobom również na podładowanie akumulatorów, włożenie świeżych baterii. Natomiast tak czy owak, około już przyjmijmy 25% rowerzystów nie miało włączonego oświetlenia. Jest to dla mnie tak naprawdę przerażający wynik. Tym bardziej, że to nie było tak, że ja zacząłem nagrywać w momencie, kiedy już powoli zaczynało się ściemniać. Nie, było tak naprawdę już ciemno i odczekałem wystarczającą ilość czasu, żeby ruszyć, zacząć nagrywać, kiedy już naprawdę było ciemno. I co było jeszcze smutniejsze w tym, co widziałem na ulicach miasta, to, że na przykład jechali rodzice z dziećmi i dzieci nie miały włączonego oświetlenia, co dla mnie już jest podwójnie straszne. I możecie też powiedzieć, niektórzy mogą powiedzieć, że no po co lampki w mieście, przecież i tak są latarnie. No tak, ale jeżeli przyjrzycie się, to na tym filmie są również miejsca, gdzie spotykam ludzi w totalnie nieoświetlonych miejscach, gdzieś za ekranami dźwiękochłonnymi, za drzewami, co i tak nie zmienia faktu, że nawet w miejscach, gdzie mamy oświetlone latarniami miejsca, to i tak rowerzystów po prostu nie widać, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierowców samochodów, którzy są przyzwyczajeni raczej do tego, że nieoświetlone obiekty nie poruszają się zbyt szybko, jak chociażby piesi. Natomiast już rowerzysta jadący 15, 20 i więcej kilometrów na godzinę jest praktycznie niewidoczny. I powiem Wam tak, myślę, że wszyscy stali widzowie rowerowych porad mają włączone oświetlenie w rowerze, mają naładowane akumulatorki. Natomiast fajnie by było, jeżeli przekazalibyście ten film dalej, pokazalibyście go znajomym, rodzinie, wrzucili na Face'a chociażby, po to, aby pokazać innym, że warto włączać oświetlenie. I to nie tylko dlatego, że powiedział Pan tak z rowerowych porad, ale również dlatego, że takie są przepisy i mamy obowiązek w momencie, kiedy zapada zmrok, mieć sprawne oświetlenie z przodu i z tyłu włączone, widoczne co najmniej ze 150 metrów, także to też nie jest tak, że byle jakąś diodkę założyć, byleby tylko coś się żarzyło. Musi być to dobrze widoczne oświetlenie. Także będę Wam bardzo wdzięczny za to, jeżeli puścicie ten film dalej, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!